Cześć, witajcie w kolejnym filmie od mtbxc.pl. Ja jestem Tomek, no i zaczynamy poniedziałkowy odcinek programu cyklicznego. Wczoraj zakończył się jeden z takich nowszych wyścigów etapowych MTB, Mediterranean Epic. To jest wyścig klasy UCI C2. No i tam w szerokim składzie startowała ekipa JBG2 Cryospace. No i trzeba powiedzieć, że w tym wyścigu startowało też wielu mocnych zawodników, no bo wygrał to Jordan Saru, drugi był Andrej Cink, no a trzeci właśnie z JBG Adrian Brzuska. Także fajny, dobry wynik Adriana na początku sezonu. JBG ma już pojechane dwa wyścigi etapowe, chłopaki zbierają punkty, także no są na dobrej drodze do tego, żeby mieć całkiem mocny ten sezon. W ten weekend z Hiszpanii przyszła także niestety zła wiadomość, bo Tomek Marczyński uległ wypadkowi podczas treningu. No i niestety to jest kolejny wypadek, w którym kierowca wymusił pierwszeństwo na kolarzu. No na szczęście tym razem nie skończyło się na żadnych złamaniach, są tylko jakieś stłuczenia, otarcia, obicia. No Tomek po tym wypadku nie najlepiej wygląda, ale wygląda na to, że dosyć szybko wróci do trenowania. No i mam nadzieję, że w tym sezonie jeszcze zobaczymy go w walce o jakieś fajne wyniki. Trzecia i ostatnia informacja jest taka, że uruchomiliśmy właśnie nasz kalendarz na naszej stronie, także jak wejdziecie sobie na stronę główną, to tam jest zakładka kalendarz, klikacie i są tam dostępne, myślę, że już prawie wszystkie wyścigi MTB w naszym kraju. Będziemy także jeszcze stopniowo dodawali jakieś etapówki z zagranicy i jakieś ciekawsze wyścigi z kalendarza UCI. W poniedziałkowym odcinku programu cyklicznego to już wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w środę. Cześć!